Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runeterra na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj naprawdę coś specjalnego. Heimer Nora. Mam nadzieję, że nie zapomnę o screenie, który gdzieś tu będzie. Słuchajcie, rewelacyjne win ratio. Pomysł jakiegoś gracza, zaczynałem oczywiście z internetu. No i słuchajcie, co mnie zaskoczyło, no że działa, no. Przecież bardzo ładne win ratio. Tam co prawda nie było specjalnie dużo gier, ale nie zmienia to faktu, że no, jakoś ten deck bangla. No i słuchajcie, ja chciałem przetestować, jak dzisiaj ten deck banga, bo jeżeli spojrzycie na samych bohaterów i pomyślicie sobie Heimer plus Yumi, no to połączenia tak naprawdę ja tutaj nie widzę. Chyba, że tam zagranie pod jakieś nieuchwytne karty robotów, albo maszyny oczywiście, albo ewentualnie pod zmiażdżenie, nie? Gdzieś tam jakieś jeszcze buffy, ale no, że no, nie rozumiem. Musi też być sporo zaklęć, żeby tutaj uruchomić tego Heimera. No i żeby bronić tego Heimera. Yumi tam troszeczkę ma łatwiej, bo przecież może zostać wycofana do ręki. No nic, słuchajcie, no brzmi obiecująco, zobaczymy jak się sprawdza, ale przed tym prezentacja talii. Muszę się wam przyznać do czegoś. Wydaje mi się, że Heimer jest naprawdę rzadko niespotykanym bohaterem. No i jest dla mnie już pierwsze zaskoczenie. Już widzę. 20 zaklęć, 17 jednostek, 3 wyposażenia. Dlaczego są to wyposażenia? Zaraz sobie wyjaśnię. Przepraszam, wyjaśnimy. Tylko jakie tu jest wyposażenie, przepraszam bardzo? Magnety do wspierania, w porządeczku. No więc słuchajcie, to co mnie zaskakuje, to słuchajcie, bo myślałem, że jest to deck pod nieuchwytne jednostki. No i powiedzmy, jakie są. Mamy tutaj mojego ulubione króliko, chomika, żołędzia. Mamy dziecię kosmosu, no to nieuchwytne nie jest, ale mówię teraz o jednostkach. Jest skrzydlaty, ale tylko i wyłącznie jeden. Mamy za to, słuchajcie, wygrzebany kamuflator. I to może być ciekawe w połączeniu z niektórymi maszynami bardzo. Pamiętajcie, że to działa, moi drodzy, na zawsze. Także bardzo fajny buffik. Mamy ulepszony, żeby podejrzewam tutaj szukać dobrych kart. No i słuchajcie, troszeczkę mamy kontrolnych zagrań. Typu właśnie słoneczny rozbłysk, astralne. Tu widzę takie... Te dwie karty są zazwyczaj na silnych bohaterów, nie? Więc rozumiemy o co chodzi. Formuła, żeby dobierać karty i przy okazji tutaj bardzo fajnie to działa z Heimerem, bo tutaj są jeszcze punkciki, dodatkowe zaklęcia. No i szczerze myślałem, że będzie tu bardzo dużo szóstek. Tymczasem mamy tutaj siódemkę, szóstkę i chyba piątkę. Szóstka oczywiście taka. I co ciekawe, nie mamy tutaj tragarzy za trzy, żeby ulepszyć te maszyny. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak to będzie się prezentowało. Ja kompletnie tego nie widzę. Mamy dużo kontroli. Powiedziałem wam o tych dwóch konkretnych, ale tu mamy nawet spowalnianie agrodeków, czyli mistyczny, wysoka nuta, repe. Ale wysoką nutę, żeby tu zagrać podwójnik przy takiej liczbie zaklęć? Jeśli udało ci się zagrać 6 innych nowych zaklęć, tutaj wbrew pozorom nie ma aż tak dużo innych zaklęć, jak to jest Serafin. Zobaczcie, bo wy macie tu mistika, wysoką, reperkusję, wygrzebany, ochrona, rozbłysk i astralny. Tu nie ma opcji, żeby wykorzystać za bardzo tej wysokiej... Jestem zaskoczony, moi drodzy. Nie mam pojęcia, jak to będzie działać. Może odkryję to już w grze. Oczywiście ja tu widzę pewne kombosy, tak? Mamy tu wędrujące, zagrywamy pod Yumi, robimy to jedno kombo i wygrywamy grę. Oczywiście to jest do zrobienia, ale wydaje się tu szalenie trudne po prostu. No nic, widzowie, jedziemy z gierkami. Pierwsza bardzo ważna sprawa, jest to deck na standard. To może właśnie dlatego tu jest ten pies pogrzebany, dlatego są takie karty, a nie inne. Ogólnie do tej pory to głównie graliśmy, słuchajcie, no Yumi Pantheon, tak? To było takie najbardziej charakterystyczne combo. Nie mam pojęcia, jak my to wygramy. Serio, w sensie... Nie wiem, nie umiem sobie tego w ogóle wyjaśnić. To jest bardzo dobre na Nautilusa, to jest bardzo dobre na 2-3. To jest szukanie kart, a podejrzewam, że damy radę to zagrać i wysoka nuta kontrola. Przydałby się jakiś Heimer. Nie wiem za bardzo, słuchajcie, czego szukać, więc na razie spróbuję z taką ręką i umówmy się tak, że potestuję ten deck. Jest druga wysoka nuta. To nas jakoś specjalnie nie ustawia. I czy ja miałem rację i tu artyleria 2-3 leci. Ta artyleria bardzo przyspiesza ten deck, więc bardzo warto się pozbyć jej. Wow, on gra dwójkę. Bardzo rzadko widziałem, żeby ktokolwiek dwójkę tutaj grał w tym deku. Bardzo rzadko. To jest naprawdę niesłychany pik. O, jest Heimer i mamy rewelacyjną rundę po czwórkę. Nieźle, nieźle, nieźle. Wolałbym na wszelki wypadek zostawić, bo wiem, co może zagrać.
W sumie nie wiem, bo jakby nie patrzeć, gramy jednak na tym trybie, nie? Ho, no myślę... O, właśnie tej karty, czyli ta karta jednak jest. Czekajcie. Dwa value? Czy ta karta była za trzy? O, niezłe, niezłe. Będzie jakaś jednostka, żeby spowalniać. Za chwilę zagramy sobie Heimera, tylko zemsta w następnej rundzie leci, I guess. Zagramy sobie jeszcze tak, na wszelki wypadek. Nie chcę otrzymywać aż tyle value. Dobrze, że nie działa w ogóle jego kalisz życia, ale zobaczcie, jakie tempo tego deepa zwariowane. Słuchajcie, jest czwarta runda, tu jest 25 kart. I drugi raz ma tę kartę, by the way. Jestem w szoku, w sensie kompletnie się nie spodziewałem, ale popełnił jeden katastrofalny w mojej ocenie błąd. Heimer tutaj przeżyje. Heimer tutaj przeżyje, oddamy mu ruch. Nie ma co grać Yumi, to jest najlepszy moment na rzucenie Heimera. Jeżeli on zginie w następnej rundzie, to i tak jestem happy. Yumi niech sobie poczeka. Zwariowane, naprawdę zwariowane tempo. To lipka. Czym trzeba się zająć? W sensie naprawdę, wow. No i najgorsze to będzie zemsta, no co mam powiedzieć. No ale liczymy na troszeczkę szczęścia. No i liczymy na to, że zaraz zagram szóstkę. Będzie kolejne, będą kolejne punkty. No co? Jak to mówią, jest jak jest. Poczekam jeszcze, bo ma zaklęcia i pewnie mi zabije w krętacza. Ja bardzo bym tego nie chciał. O, nice. Dzięki temu wiemy, że go skontrujemy. Mój wynalazek wstrząśnie światem. Jeszcze jedna szóstka i awans w następnej rundzie. Heimera na 100%, pewnie, że tak. Czy ja mogę przyjąć tyle value? Chyba mogę. Przecież nie powinienem się obawiać. Jest prawie awans, to mnie bardzo cieszy, bo zauważcie, że mamy Yumi, więc jedno dobre combo. Okej, no jakoś to idzie, jakoś to idzie. Bardzo dziwny deck, swoją drogą. Ale to tempo. No ja bym najbardziej to bym chciał tutaj siódemkę zagrać, nie? Ale jak mu oddam ruch... To jest no... Zagram coś powolnego, on zagrywa Nautilusa i nie mogę go zabić. Open w następnej rundzie i stawia nas w złej sytuacji. Ale jest też dobra wiadomość. Jest też dobra wiadomość w sumie. Jak nawet zagra sobie wokół tego zagrania, to będzie git. Najgorsze jest to, że nie mam zaklęcia za 6. Jaka jest karta za 7? Szybki atak, prawda? Nie, bariera. Kurczę, mam dylemat. Że popełni błąd. Dlaczego ludzie w ciemno tak grają? Pytacie, czemu pauzuję? No właśnie dlatego. Czemu tak często uszak pauzujesz? Look at this, my friends. To jest unicestwienie. Kolejny bot. Karta za jeden. No szału nie ma. Ale będzie awans chociaż. Znowu za... On gra trzy te karty, uwierzycie w to? Niesamowite. Naprawdę niesamowite. Pies randomowo macha ogonem i tak patrzy, co on robi. Wypadałoby się pozbyć tych blokerów. Nie mam zaklęcia za 6. No ale mamy tutaj bardzo dobrą trójkę. Ale serio, nie spodziewa... Dziwne. Bardzo dziwne. O kurcze, o kurcze. Niekończący się marsz. O kurczaszki, to jest do wygrania. To jest naprawdę do wygrania. Mój wynalazek wstrząśnie światem. Trzeba zablokować tego pana. I zostawić, okej. Okay. Czy nie może użyć kradzież życia? Atakujemy tu, gra będzie jeszcze... Okej, okay, nie zagrał potwora. Więc to jest malutka podpowiedź. Ale musi atakować, bo ma kradzież życia.
Robimy tak. Robimy tak. Robimy tak. Robimy tak. I dorzucamy. Dorzucamy kartę. Yumi. I to musi być Yumi. 1-6-1. No dobra, no dobra, no dobra. Mistyczny musi zostać na kończenie. Plus mamy trójkę. Wydaje mi się, że spoko. Plus przewaga kart na stole. Korzyść kradzież życia. Okej, wiem jaki popełniłem błąd. Powinienem zrzucić Yumi gdzieś tutaj. To był błąd. Czy ja mogę to zagrać powoli? God damn it. Czy on może mieć zabicie całego stołu? Na pewno ma jedną zemstę i zemstę zagra tutaj. To nie podlega żadnej dyskusji. Nie mam akurat karty za 6. Dobra, jedna zemsta plus jakieś leczenia jest, nie? Musiałbym mieć zemstę i zabicie kart. Nie ma zemsty, nie ma dwójki. By the way, spali sobie wszystkie karty zaraz, chyba że może wtasować. Miałem jeszcze Mystika, więc idealnie. Wow, wow, wow. Nie zdążyłem wysłać scena, także wybaczcie mi to. Bardzo ładna gra, naprawdę pięknie oklikany na koniec. No zadziałało, zadziałało. Jestem pod wrażeniem, widzowie. Jedziemy z kolejną grą. To jest widz, by the way. W sensie, to jest nawet subskryber mojego kanału Twitch. Ciekawe, czy się skapnie. Podoba mi się to tempo. Reperkusje zawsze spoko. Tak, widzę, że się skapnął. Ostatnio przegrałem na niego, także jaki jest problem tego deku? Moim zdaniem problem jest taki, że on ma bardzo mało jednostek w tym deku. Więc jeżeli będziemy sukcesywnie zabijać jego karty na samym początku, będzie wszystko dobrze. Bez ataku, bardzo ciekawe. Mamy już bardzo dobrą kartę na Aatroxa. Mamy bardzo dobrą też kartę na innych bohaterów. No i on tego się nie spodziewa. Musimy tu zagrać pauzę, ale spokojnie. On powinien według mnie jeszcze coś dorzucić, więc możemy to ładnie skontrować i mamy jeszcze dwójkę w odpowiedzi. I on tutaj coś dorzuca. Próbujemy teraz zagrać tak. I jak zagra buffa, to chyba co najwyżej 1-1. Nawet jak rzuci tutaj buffa, to spokojnie wszystko gra. Szkoda, że byłem taki troszeczkę greedy na to. Zobaczymy. Jedna karta dead. Bardzo dobrze. Tutaj buffa kompletnie. Ja nie wiem po co ta karta jest. Ta karta chyba służy, żeby grać pod coś innego. W sensie mam na myśli pod coś innego, czyli tę kartę wykorzystuje się do bloku. To jest bardzo ciekawe. Nawet jeżeli mnie tutaj uderzy z buffem, mówi się trudno, no nic na to nie poradzę. Ale w następnej rundzie może tu jakoś będzie już siadać. Mamy tutaj nawet, słuchajcie, tę kartę. Zastanawiam się, jak tu zagrać, żeby to ładnie ugrać. Co on tu może zagrać? Już wiem, co może zagrać. Wypadałoby grać powoli w takim razie. Uruchomimy sobie tarczę magii. Kowrotek jest świetny, bo daje manę. Tutaj jeszcze bardziej stanie mi zaklęcie. No i wygląda to całkiem nie najgorzej. O, bardzo się cieszę, że zostawiłem na to. Zostawię sobie blokera. Mana jest. I jeszcze mniej kosztuje. Rzucimy chyba sobie magnety, żeby nie być aż tak bardzo w plecy. Więcej value, będzie łatwiej zabić. No i zobaczymy, czy open z czwórki, czy nie. Jest Heimer, więc powinniśmy zagrać wokół kolejnej rundy. Ciekawe zagranie.
Heimera tutaj nie rzucę w takim. Muszę tutaj zagrać pod błysk. Ładnie to wygląda. Demony kryją się wśród nas, udając ludzi. Mógłbym tak zagrać, ale w następnej rundzie mam Heimera. Tylko w następnej rundzie mam 6 punktów, więc idealnie, żeby zabić Vayne, ale to jest 100% zabicie Vayne plus jeszcze nie ma staków. No ryzykowne. Na razie pauza w takim razie. Nie ma co dodawać tutaj tyle staków, I guess, ale może znajdę unicestwienie, ale to wciąż dużo value. Mogę to przyjąć na klatę. I leci kolejny buff. Te buffy robią mu grę. Zostaje sobie manę, bo gra bardzo agresywnie. No niestety znalazł wszystkie jednostki tak naprawdę. Mamy już chyba combo. To bez wątpienia logiczne. Jakie masz robociki za 2? Wytrzymałość. To dobrze. Aatrox tutaj nie powinien być zagrywany w ciemno. Bardzo dziwne zagranie, to be honest. Mówiłem, że będzie kiepskie tempo tej karty. Nie wiem dlaczego zagrał coś takiego. Już wiemy dlaczego tak zagrał. Tylko widzisz, problem jego jest taki, że zmarnował bardzo dużo na te zagrania. Tak naprawdę zmarnował wszystko. A ja teraz mam przepiękny atak. Plus jeszcze buffa tutaj. To jest jeszcze niedługo do burkada. Oczywiście strata Heimera boli jak najbardziej, ale to jest jak najbardziej, słuchajcie, w zasięgu. I teraz pomyślałem sobie, że tutaj dostaniemy wzmocnienie. Ale tak, co najważniejsze jest to, że się nie pozbył naszego żołędzia, który robi świetną robotę. No jeżeli pojawi się Aatrox, co jest już po nim, pewnie jakaś broń. Ja wtedy zagram pauzę, mamy przewagę kart na stole. Ja tu cytowy, dalej pauza, nie muszę tu nic grać. I podejrzewam, że... O, to ciekawe. Ta karta nie jest dla mnie zagrożeniem. Tu buff. Uderzenie nie zadziała. I zobaczymy. Zastanawiam się, czy może jakoś nas zabić. Mówiłem, problem tego deku polega na tym, że duża liczba jednostek jest... pewnie chce z nas zaatakować. Stracił jeszcze punkty, więc mi to nie przeszkadza. Może znajdę jeszcze Mystica, wtedy już będę pewny. Tutaj dwie karty uderzą za 3 plus 1 ten. O, najsik, gdybym miał zamiar nas uderzyć czymś. Zagram sobie teraz. Nie, tak, co ja robię? 3. Teraz wykonaj. Więcej many. Oddajemy ruch. I zobaczmy. Miałem rację. Ładne zwycięstwo. Ładne zwycięstwo. Bardzo mi się podobało. Widzowie, no słuchajcie, no deck jest zaskakująco dobry. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Jest. I on działa po prostu, naprawdę on działa. Jestem naprawdę zachwycony. Jedziemy z trzecią i ostatnią grą. Let's go, mate. Pamiętacie, że wspomniałem już w tym materiale. Ale czemu tu Ionia jest? Myślę, że to jest dobry dla nas. No ale on ma zagranie w pierwsze tempo. Ciekawe, co to jest za deck? Nie mam pojęcia.
Nie kojarzę czegoś podobnego. Trochę nie rozumiem, bo Panteon lubi małą liczbę jednostek, ale dobrze buffującą się. Natomiast Kayle lubi dużą liczbę jednostek, które są wzmocnione. To rozumiem, ale Kayle? Nie rozumiem Kayle. Co będzie, będziemy mogli zrobić dokładnie to samo combo. Pytanie, czy ma buffa za jeden? Nie powinien. O, ciekawe. No dobra, ale to value było mega OP dla nas. Okej, a Ionia tutaj wycofanie gra. No dobra. I co, znowu dwa value tracisz? Nie, no dla mnie ta wymiana, szczerze mówiąc, była na wagę złota. Zagrałem wokół kolejnej rundy. Chyba amulet jest lepszy w tym wypadku, bo zawsze jeden HP. Mogę blokować. Pauza. Nie mogę Yumi grać. Niech marnuje buffa. Chyba, że tu jest jakaś kradzież życia za Ioni. No to faktycznie wtedy może być nie za wesoło. Jeden kryształ na razie. Nie chcę tutaj nic zagrywać, szczerze mówiąc. Wiecie, najgorsze jest to, że nie mamy tarczy magii i faktycznie tarcza magii byłaby tu na wagę złota. No jakby, nie wiem, czy to robi mi aż taki problem, szczerze mówiąc, patrząc na to, że ma 14 HP-ków, dobrze nam idzie. Wszystko idzie po naszej myśli i mogę się przygotować na następną rundę. Problemem jest tylko to, że nie mam drogiej karty tutaj, żeby fajnie zagrać, ale przeciwnik mógłby to skontrować negacją. Mi to nie przeszkadza, I guess. Nie muszę nawet tego za bardzo blokować, tylko sobie przygotuję następnej rundzie. Chyba, że zagra tak, zagra mi wycofanie na twarz. A może tak być? Ale mówi się wtedy trudno. Możemy wtedy zagrać jeden, znowu trzy i zagrać jeszcze gdzieś tam Yumi potencjalnie. To jest karta, której tutaj nie życzę sobie. Znowu strata value. Nie wiem, wydaje mi się, że jego koncepcja jest bardzo zła, no ale może ja nie wiem w to grać. Ale to, co on robi, to woła o pomstę do nieba trochę. Pilnujmy się wycofania tego wycofania na nas. Nie wierzę, że spali tutaj coś drogiego, ale no widzicie, ta przewaga dla niego zaczyna być męcząca. Bardzo dobra pauza, podoba mi się ta pauza. Dlatego nie możemy zagrać Yumi. Mana. Jak najbardziej. Zgubiłem swoje. 3-3-3. Swoją drogą gra dokładnie to samo co my. Dobrze, że nie zagrała Yumi. Duża strata value byłaby. Chodzi o przewagę kart na stole. Jedna z tych kart uderzy i to będzie oczywiście ta jedynka. Ale tyle mi wystarczy, bo tutaj jeszcze mamy dwójkę. I teraz na 100% stracisz tę kartę. Ma tylko jedno zaklęcie. Pozbądźmy się tej karty. No powiem wam, że szóstka byłaby zbawienna, nie ukrywam. Szóstka byłaby, no, na wagę... Jezu, jak ja kocham czasami tę grę, ja ją tak bardzo kocham, jak ją tak bardzo nienawidzę, naprawdę. Panteon? Bardzo daleko, słuchajcie, to jest siódma runda, on ma dopiero trzeci stack, to jest... To, słuchajcie, tempo jest dla niego tragiczne. Tragiczne. I co ciekawe, mamy rewelacyjną rundę 5-3 teraz. Zepsuł mi szyki niestety, kolega. Spalmy mu jakieś zagranie teraz.
Jestem dobrej myśli i potencjalnie coś zmarnuję, żeby uchronić tę kartę. A my sobie wtedy dorzucimy tutaj kolejną karcioszkę. Nie mam magnetytu, więc nie możemy zagrać wokół tej karty. Możemy zagrać wokół tej karty i zagrać tutaj. Okej. Kurczę, no nie dał się. Nie dał się tutaj... Okej. Panteon, pożądalu. Początek, przywiązanie. Mamy jedną tarczę magii. Idealnie. Nie muszę tego absolutnie blokować. On nie ma awansu, co jest bardzo ważne. Tu pewnie jakiś kolejnocik będzie teraz. Bardzo ładnie to zagraliśmy, wydaje mi się. Aczkolwiek... No paliwa coraz mniej, jeżeli chodzi o karty, nie? Następna runda będzie kluczowa. Nie muszę tego blokować. Chodzi o przewagę kart. Widzicie, jaka jest sytuacja. Nie mogę tej karty grać, myślę. Myślę, że to musi być open. Wydaje mi się, że to musi być open. W sensie pauza... Myślę, dorzucenie karty i wtedy z Panteon dostaje awans. No brzmi to bardzo, bardzo źle, więc... Miałem rację. I zobaczmy, czy miałem rację. Czy tu będzie... Znaczy, wiadomo, później byłyby inne pewnie keywordy, ale czy znajdzie tę nieuchwytność? To mnie bardzo ciekawi. Nie widzę tu nieuchwytności, na szczęście. Nie jeszcze jeden. Nie wierzę w to, co tutaj zobaczyłem. Naprawdę w to nie wierzę. I tu jest kradzież życia. God damn it. Cholera. O Jezu. Dwa leczenia pod rząd. Dwa leczenia pod rząd. Nie da rady. No nie ma opcji. Najmroczniejsza godzina ludzkości wymaga mojego powrotu. Tu buff. Nie no, nie wierzę. Nie ma opcji. Coś zabije nam i przywróci sobie mnóstwo HP. Czy będzie próbować skończyć grę z Panteonem, który ma zmiażdżenie w 1-1? Come on, bro! Come on! Come on! Musimy krwawić! Come on! Ale dużo szczęścia teraz po stronie przeciwnika. Naprawdę, w sensie... Kurde, no... Te dwa leczenia i teraz jeszcze za rękawia, no w sensie... A ja bez żadnej kontroli. Tutaj wystarczyłoby mieć siódemeczkę, widzowie, dziękuję bardzo, pozamiatane. Ja tej siódemki teraz nie mam. O, cholipka, no. Boskie zbawienie jest końcem ich agonii. Tu i tu, więc trzeba zrobić tak, tak i tak. Chociaż mam lepszy pomysł. Dobra, gramy wabank, gramy po dwa razy. Chorazi zwiększa tutaj HP-ki. I no niestety, próbujemy tak to ograć. I jeżeli popełni błąd, może jeszcze tutaj tarcza magii jest bezużyteczna teraz. Przecież nic kompletnie nam to nie da. God damn it. Nie znalazłem siódemki, ale mógłby to skontrolować swoją tarczą magii. Kradzież życia go uratowała, no. Gdyby nie kradzież życia, wygralibyśmy grę, ale teraz nie wierzę w to, że wygramy. Stunik z drugiego Panteona? Okej, rozpłysk. Jeżeli ma jeszcze jakieś zaklęcie, nie powinien mieć uderzającego. I robimy teraz tak. 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 Tak.
No nie mam lepszego pomysłu. To jest chyba najlepsze value, jakie może być. Nie mam lepszego pomysłu. Błąd popełniasz. Panteon tutaj musi lecieć. Chyba, że nie masz więcej buffów na Panteona. Wstawaj! Teraz dobrze. Żebyśmy się chociaż pozbyli tego Panteona. Ale on ma drugiego, I guess. Dlatego gra na 4 punkty i tego poświęci. Drugiego ma. Nie zagrał stuna. Myślę, że drugi Panteon teraz leci. I żeby była najgorzej, to będzie mieć mnóstwo keywordów teraz. No i gdzie my znowu wylądowałyśmy? Ciekawe. Czemu Yumi? Czyżby teraz nam dopisało szczęście? No to nam w ogóle nie pomaga. Gdyby to można było uderzyć tak jak kiedyś w Nexus, to tak, ale tak? Nie tak. Moje ostrze rozświetli ciemność. Wszystko gra na razie. O tak. Jeju, ile tu było zwrotów akcji, widzowie, ile tu się działo w tych grze, ale no aż czuję zmęczenie psychiczne, bo jak zobaczyłem te dwa leczenia pod rząd, później Panteona z kradzieżą życia, później jeszcze tamto za rękawia, idealnie wyszedł na 0 punkcików tam. O matko, jedna z najlepszych po prostu gierek ostatnich miesięcy tak naprawdę, naprawdę wow, jeszcze to, że on tak się ładnie jeszcze wrócił do tej gry, mimo takich oj Jezu, ale dobra giera. W sensie to było, słuchajcie, mega spoko. To były, słuchajcie, już takie sytuacje, za które lubię Runeterę. Nie było mnóstwo jakby losowości w tej grze wbrew pozorom, tak? Bo żeby zainwestować Panteona, trzeba coś robić wcześniej. Panteon miał późny awans. Kurczę, no jedna z najlepszych gier ostatnich miesięcy, jeżeli chodzi o moje odcinki na kanale. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. No i co? Trzymajcie się. Do następnego. Dek oddaję. Dek naprawdę fajny. Dobra robota, ziomeczku, który to stworzyłeś. Do następnego. Jo.